Proszę Państwa, przechodzimy do ostatniego punktu naszego posiedzenia. Wolne wnioski. Ja. Proszę Pan radny sobie. Panie no, pod koniec roku zostało wykonane to przejście na ulicy Krakowskiej z Kamieniecki. Raz tam, które nie dbają na się, co odśmigają to. To jest znacznie wolny kawałeczek od tego przejścia. No nie wszyscy tutaj na kawałki nie widzę, ale myślę, że zwracają na to uwagę. I druga sprawa, jeżeli chodzi o przejście, firma Resbud zakończyła w dniu realizacji, zakończyła roboty i ma to przejście odebrane. Ale zostawili tam gdzieś wywrotkę jakiejś ziemi, bagan, bo tego nie było grabę dla niego spisane. Rozmawiałem z właścicielem z Rezbudem. 3 tygodnie temu był bez ERA. Nie trzeba na jednym teraz wykonać, żeby to uprzątnął przed świętami. Obiecał teraz, rozmawiamy jeszcze z generalnym dyrekcją, że wykonawca obiecał do poniedziałku. Rzucał to teraz przed komisją. Nic nie jest zrobione w tym kierunku. Teraz chodzi mi o ulicę Wolności przy wyjeździe. W tym tygodniu prawie, że doszło do kolizji. Od Bielska w kierunku wjeżdża na ulicę Wolności samochód. No, z przeciwnej jały, z dołączeniem. Po prawej stronie parkowały samochody. Po lewej parkowały samochody. Z przeciwnej strony jały, jako w środek trzeci. I jeszcze z pił tych sławny wyjeżdżał. Zablokowali cały ten moment tego skrzyżowania na ulicy Wolności. Wysiadają mnie panowie. Może parking to zrobimy. Nie będzie przejazdu z ulicą. Trzeba by coś z tym zrobić. Przynajmniej po jednej stronie zakaz zatrzymywania. Nie może tak być, żeby od samego skrzyżowania po lewej i po prawej stronie zatrzymywali się i zostaje ledwo na jeden samochód przejazd. Bo takie zdarzenie było, że jak mówię, miał wolność w tym kierunku na głównej zjeździe. Się zatrzymał na drugim pasie. Coś tu trzeba robić, to tak nie może być dobrze. Teraz jeszcze nie jest ogłoszony przetarg na chodnik przy ulicy Centralnej. Ja bym bardzo prosił, żeby w tej specyfikacji przewidzieć te wjazdy, ten krawężnik. To musi być przerobione, robią teraz w Czańcu. Da się to zrobić elegancko, ciąć i robić mu. Trudno, ale trzeba przetargi nie wychodzą tak wysoko. Jak my to wliczymy, to zadanie, na pewno się zmieścimy w środkach, a już to będzie zrobione porządnie. Gdzie to miało być? Koszty wydawane. Na to teraz, jeżeli chodzi o te samochody, tak. Pożarnicze, już jestem prawie 30 lat prezesem. Do końca kadencji będzie 30. Nie stawią gminy w sytuacji takiej jak jednostki OSP. Pierwsze, mam przygotowane pieniądze, dofinansowanie jakieś, albo komendanta głównego, albo zarządu głównego straży. Tam dofinansowanie po 50% na razie. I później się występuje do Rady Gminy. A my tu głosujemy. Pierwsze głosujemy za pieniądze przeznaczamy z Rady. A później nie ma nikogo szukać, nie ma kto szukać tych dalszych pieniędzy. Czy starosta, ani wójt nie będą mieli za takimi środkami. Z tego zarząd OSP, ja tracę załatwienie jednego samochodu. Wszystkie mamy w remisie z dofinansowaniem z komendy głównej albo z zarządu głównego. Jeżdżę do Warszawy przez rok, czy więcej. Jak już mam uścielony grunt, pieniądze zarabiam, to wtedy proszę Radę Gminy, że jest taka możliwość, żeby to dofinansować. Jest to, mi się wydaje, proste i przeroczyście to widać wszystko, jak to powinno wyglądać i gmina nie miała jeszcze żadnego problemu. Teraz ostatni samochód ratownictwa drogowego Mercedes.
Rada Szewska da 50 tysięcy, komendant główny dał 100 tysięcy, komendant wojewódzki dał 150 tysięcy i dołożyliśmy niewiele. Także tu trzeba też troszeczkę prezesów, jak się chce funkcję pełnić samą społeczną, to trzeba też za tym deptać. Jak widzicie, że ten sam jest potrzebny, to też pierwsze zaczęłem od Rady Sołeckiej. Radę prosiłem i dali 20 tysięcy. Teraz będę chodził po sponsorach, będę szukał jakichś tych pieniędzy, a komisję poproszę radę. I tak to powinno wyglądać. I teraz chodzi o to przedszkole, jak to tam wygląda sprawa, bo są wielkie naciski. Czy to będzie czynne, czy to tam, będzie ten oddział, to jest koza. Poprosili, pan komendant gminy załatwił sekretarz z komendantem wiejskim tą zwyżkę na środku, strażacy stracili cały dzień. Społecznie to robili, zwali, uporządkowali tam ten teren na Drzewiusz. Jeszcze został do zwalenia ten maszt, który został po antenie. Dla pogotowia tak myślę, że na dziurę, że zostali. I to też jest poważniejsza sprawa, musimy to zrobić, musimy ćwiczyć. Dlatego potrzebny jeszcze raz musi przyjechać zwyżka strażacka, wiejska. Będziemy to próbować. Ciągle jest to własność gminy, a też to grozi zawalenie, bo nie wiadomo ile lat już stoi, jest to zarcałe całe. I taki stalowy maszt, to tam była kiedyś radio, łączność radio. Często podejmujemy się sami, jak to zrobić, także że wiele się robi i ten ruch na ten, także zobaczę, ile pieniędzy pozyskam, a resztę poprosił radę, żeby to zakupić. Dziękuję. 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 Panie wójcie, ja mam taką prośbę, no może do pana sekretarza raczej, chociaż nie wiem, kogo się do kogo zwrócić. W związku z tą przebudową kardynał Karola Wojtyły, tam dokonane zostały na odcinku gimnazjum liczne przecięcia drogi z celu odwodnienia. Póki ta firma była, jeszcze jakieś tam się dało z kimś rozmawiać, podsypywali, przyjazd dał się przyjać. Teraz przy nawrocie zimy firma się zwinęła, a na tych przecięciach powstały półmetrowe kolejny i no, są takie zagrożenia wypadku lub innych uszkodzeń samochodów. Wystarczy, że no, zwrócicie do tej firmy, żeby jednak ktoś się pojawił, podsypać po prostu te dziury, które wycięli. No, byłoby to troszeczkę zabezpieczenia. To ostatnią straż widziałem, wjechała do akcji, no to się bałem, że koła pogrywają jak dosyć szybko, a to przecież takie dziury potężne, że... No, a nie ma się do kogo zwrócić, bo jak są firma, to oni to robią. A to teraz nie ma, po prostu nie ma się do kogo zwrócić. Także bardzo proszę, żeby to się zwrócić do tego, żeby to potrzebne. Dzisiaj rozmawialiśmy z dyrektorem Kubisiem. Oni w piątek już dostali polecenie od następnego wicedyrektora, że mają to zrobić, nie zrobili. Dzisiaj jeszcze raz interweniowaliśmy w tej sprawie, mają na bieżąco. Czy z Państwa ktoś jeszcze ma? Ja chciałam bardzo podziękować tutaj pracownikom Urzędu Gminy i panu wójtowi za to, że udało się uzyskać oświadczenie właścicieli firm, którzy odbierają odpady, o tym, że umowy, które są zawarte, one po prostu wygasną 1 lipca. To jest bardzo korzystne dla pracowników, że nie muszą o tym sami pamiętać. I prosiłabym tylko, żeby tą informację też wrzucić, żeby ludzie wiedzieli i tutaj pan Państwa sołtysów, żeby informować, że... Tak, oczywiście. Tak, natomiast dlatego dziękuję pracownikom, że udało się to zrobić, że mieszkańcy nie muszą myśleć, że do 6 marca muszą wypowiadać umowy na odbiór śmieci i płacić podwójnie. W związku z tym można taką też informację przekazywać. Tam, o ile tylko zauważyłam, firma Comax, tak? Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, tak. Że muszą... Tak, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa muszą, właśnie przedsiębiorstwa muszą
znaleźć te umowy, jeżeli chodzi o mieszkańców, znieśli to obowiązek tak samo jak pan Bandera, który odbierał. Przedsiębiorstwa muszą, natomiast indywidualnie mieszkańcy nie muszą być tym zajmować. I jeszcze jedno zapytanie mam takie, do pani radcy, żeby przypilnować też uchwałę odnośnie uzupełnienia składu komisji rewizyjnych, ponieważ jeżeli podniesiemy, przyjmiemy uchwałę w środę, a przyjmiemy i to nie wątpię, że Rada tu przychyli się do tego, bo to jest tak mówię, obligatoryjne, będzie trzeba uzupełnić skład komisji rewizyjnej o przedstawiciela Sołectwa Czaniec. Żeby też o tym pamiętać. Dziękuję. Czy odnośnie przedszkola, bo tutaj pan na sobie pyta, państwo powiecie coś? Przedszkole, no przedszkole ma być do końca, bo oni mi coś mówią, nie pamiętam dokładnie, może mogę odpowiedzieć pojutrze. Do 28 czerwca mieli zakończyć pracę i nie będzie problemu z tym, żeby tę pracę zakończyć. Również zostanie jeszcze ogłoszony przetarg na wykonanie wodkan instalacji, także o tym, żeby mówili też, co zostanie zrobione. Na obecny rok to jest tyle. Natomiast no, mogę powiedzieć tylko tyle, że złożyliśmy, przygotowaliśmy już dokumenty też odnośnie placu zabaw dla tych z polsko-czeskiego programu Europejska Współpraca Transgraniczna. Pani skarbnik też będzie tutaj pewnie ubolewała nad tym, bo to na 100 tysięcy złotych jest, ale taki program będzie realizowany od końca tego roku o pozyskanie prawie 100 tysięcy złotych z Czechami. Mamy tam spotkania z przedszkolakami organizować. To nie ma żadne jakieś tam jeszcze inne działania, tak żeby ten bardzo, bardzo fajny plac zabaw zostanie. Jest tylko na pewno problem i tutaj trzeba się będzie nad tym pochylić jeszcze z odprowadzeniem ścieków z tego przedszkola, dlatego że jeżeli nie powstanie tak zwana agrafka, o której żeśmy już kiedyś tutaj dyskutowali, to jest przyłącze kanalizacyjne komisariatu ośrodka zdrowia i przedszkola, no to będzie problem z budową nowej, jak gdyby, nowego szampa dla tego przedszkola. No ale to już jest sprawa na przyszły rok. Myślę, że jakieś, to już zresztą do radnych prawie może będą tutaj się bardziej starali o to, żeby ta agrafka powstała. Myślę, że powinniście dołożyć firmy, ta restauracja, pan biznes do tego też podłączyć. Dziękuję. Pan radny Cielawski, proszę bardzo. Chciałem się wrócić do pana wójta, ewentualnie być może ktoś z państwa będzie w stanie albo już mi odpowiedzieć, albo może na sesji. Chciałem zapytać o stan prac, jeśli chodzi o to wystąpienie a propos tych spraw ekologicznych, wykluczenie tej głównej części Bujakowa z aglomeracji, to ten temat już kiedyś się pojawił. No i generalnie na jakim etapie są starania o ewentualne pozyskiwanie tych środków w ramach możliwości dofinansowania przydomowych oczyszczalni. To, o czym była mowa, w związku z tym, że niejako w pewnym sensie się wycofujemy z zadania centralnej kanalizacji, na jakim etapie są te przygotowania do pozyskiwania środków. Być może tak mówię, niekoniecznie w tej chwili oczekuję odpowiedzi, może na sesji, czy nawet na następnej komisji, ale chciałem się niejako z tym tematem przypomnieć. Tyle, które są w Narodowym Funduszu w Warszawie, także postaram się dowiedzieć właśnie na jakim etapie są to właśnie przygotowania prowadzenia tych programów. Także powinienem coś może już przyrodę na sesji wiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa...